No to tutaj macie jakieś 4000, 2700, tutaj pula na agro 10 tysięcy. Sprawdź ważne linki w opisie, aby jeszcze więcej zarobić. Oglądaj do końca, by wszystko zrozumieć. Zostaw jeszcze suba, lajka i włącz dzwonek, bo w ten sposób będziesz wiedzieć o najnowszych filmach. Dobra, więc witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam całkiem fajny sposób na całkiem niezły zarobek. Oczywiście wszystko będzie uzależnione od tego, jak dużo czasu na to poświęcicie, ale ogólnie myślę, że każdy ma szansę jakby tutaj zarobić. No też to wszystko zależy od tego, jak bardzo to ogarniacie dany temat. Zaraz wam dokładnie powiem, o co dokładnie chodzi w tych sposobach. Jest to w sumie taki bardzo nietypowy sposób, o którym po prostu dużo osób może nie wiedzieć. Mało osób ogólnie też zajmuje się takimi sprawami i tak dalej, ale myślę, że jest to do zrobienia na spokojnie. Więc dobra, przejdźmy już w sumie do pierwszej strony. Przedstawię wam dwie takie strony. Pierwsza będzie taka, trochę na niej możecie mniej zarobić, ale też będziecie mogli mieć tutaj szansę zarobić. No jest to strona LifePoints. Tutaj są różne ankiety i tak dalej, ale to nie na ankietach akurat będziemy zarabiać, tylko na czymś innym. Powiem wam zaraz dokładnie na czym. Będziecie mogli sobie to oczywiście wymienić na PayPala, tam na, czy tam na inny portfel internetowy. Więc naciskamy sobie dołącz teraz. Link macie w opisie, także możecie teraz gdzieś do opisu, zjechać do opisu i tam wejść przez link. No i po prostu się tutaj rejestrujemy. Jeszcze dostaniecie tutaj jakąś tam walutę na początku. No i tam będziecie musieli jeszcze zweryfikować ogólnie maila. Po prostu wyślę wam tam na maila wiadomość i kliknijcie to po prostu. No to możecie w sumie pominąć, bo to nic ważnego nie jest, ale tu macie taki samouczek, że tak powiem, na samym początku. I tak, jeżeli chodzi o tutaj o te zarabianie na tych stronach, to będziemy ogólnie brać udział w różnych konkursach. Jeżeli powiedzmy weźmiecie udział, nie wiem, w 10 takich konkursach, to macie bardzo dużą szansę, że tak powiem, na wygraną. I nie musicie, że tak powiem, jakoś dużo czasu na to poświęcać, bo to w sumie można zrobić jakoś na co dzień, czy coś w tym stylu, jak gdzieś wychodzimy. A już wam powiem, o co chodzi. Akurat ten konkurs jest związany z zrobieniem takiego zdjęcia przyrodniczego, co nie? Teraz są ogólnie wakacje, dużo z was może, nie wiem, na przykład gdzieś tam wyjechać. No i najlepsze zdjęcie tam wygra, znaczy nie najlepsze, tylko 5 najlepszych zgarnie właśnie po $30, czyli to jest ponad tam 120 zł. I będziecie musieli po prostu zrobić tutaj zdjęcie i oznaczyć to później tam tym hashtagiem, tak jak tutaj jest to napisane. I możecie za to właśnie zgarnąć te pieniądze, ale to nie jest wszystko, bo jeszcze są inne strony do takiego czegoś. Więc tak, jeżeli chodzi o to, na czym będziemy tutaj zarabiać, to po prostu będziemy zarabiać w sumie na swojej pasji. Jeżeli na przykład robisz dobre zdjęcia, to możesz pisać właśnie tutaj konkurs fotograficzny. Jeżeli robisz konkurs, znaczy lubisz na przykład tworzyć filmy, umiesz tworzyć filmy, to wpisz sobie konkurs filmowy. No jeżeli robisz coś innego, to możesz na przykład tutaj też to wpisać. Może akurat też będzie taki konkurs. Ale ogólnie konkurs fotograficzny to każdy umie robić zdjęcia. Może nie każdy robi takie bardzo fajne, ale na pewno macie jakąś tam szansę na wygraną, tak? I tak, jeżeli chodzi o to, gdzie szukać takich konkursów, to wejdźcie sobie na stronę aktualnekonkursy.pl i tutaj macie na przykład takie różne konkursy. Tam konkursy literackie, fotograficzne, filmowe, plastyczne i tak dalej. Możecie sobie o nich tutaj poczytać. Jeżeli jesteście, nie wiem, dobrze z polskiego, to możecie sobie tutaj coś tam z tych książek, nie wiem, jakieś konkursy tutaj są. Polecałbym ten konkurs fotograficzny ogólnie, albo po prostu ten filmowy. Jak widzicie, tutaj są naprawdę duże nagrody. Nawet do 2000, do 1400, do 1000 na trzecie miejsce. Dużo osób nie bierze udziału w takich konkursach. Tam jak patrzyłem na ten konkurs filmowy, jeden taki festiwal chyba filmów jednominutowych, coś takiego. Zaraz wam go pokażę. Festiwal filmów jednomitowych 2022. Możecie sobie ogólnie wejść na stronę takiego właśnie tutaj organizatora tego konkursu. I na przykład tutaj chodzicie sobie w aktualności. Tutaj są najnowsze informacje ogólnie dotyczące tych konkursów. Wyniki właśnie tego konkursu z 2021 roku. Wejdźcie sobie na to. I ktoś tutaj na przykład zgarnął 3000 zł. I na konkurs ogólnie nadesłano tylko 132 prace, więc nie jest to jakoś bardzo dużo. Rozumiem, jakby to było, nie wiem, 1000 prac, 2000, a 132 to nie jest dużo. Poza tym pewnie jakieś 75% z nich to jest jakaś tandeta, czy coś w tym stylu. Ten film nie musi być jakoś bardzo profesjonalny. Jak widzicie, mamy tutaj ogólnie 9 nagrodarz, więc macie jakieś szanse, tak? Bo to jest za kategorię fabuła, za kategorię forma, za kategorię mini dokument. Wszędzie są praktycznie po... A nie, przepraszam, myślałem, że to są 3 miejsca, akurat są tylko 2.
Czyli macie ogólnie 6 wszystkich tutaj jakby miejsc. I fajne jest to, że możecie nadesłać no, kilka takich prac, tak? Po 3 tam chyba z tego co pisało. A widzicie, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 filmy. No i pewnie tutaj też parę osób zgłosiło pewnie, nie wiem, 2-3 filmy, coś takiego. Dlatego jest aż tyle prac. Widzicie, konkurencja nie jest duża, no możecie zgarnąć te pieniądze. No tutaj, że tak powiem, liczy się kreatywność, jakaś fajna fabuła czy coś. No ale tak samo możecie tutaj, że tak powiem, zobaczyć te konkursy fotograficzne. Tutaj jest jakiś konkurs wakacji z aparatem. No jak widzicie, to możecie podesłać od 3 do 5 fotografii. Macie wszędzie tutaj regulamin konkursu i za pierwsze miejsce jest 1500 zł. Są ogólnie 3 miejsca, jeszcze jest 5 wyróżnień aż, czyli ogólnie, że tak powiem, jest takich 8 nagród. Wyjdźcie, wejdźcie sobie na takie coś, przeczytajcie tutaj regulamin i tutaj macie też od razu napisane, do kiedy trwa ten konkurs, więc możecie teraz sobie poszukać takich różnych no, konkursów fotograficznych, a ich jest naprawdę dużo, jeżeli byście wzięli no, udział w każdym. No to macie no, naprawdę duże szanse na to, że chociaż w jednym zwyciężycie. Na niektórych jest niestety jakaś opłata, także ich unikajcie, chyba że nie wiem, jesteście naprawdę profesjonalni w tym, co robicie. Albo po prostu macie jakiś fajny pomysł na zdjęcie i bardzo ono fajnie tutaj wyszło. No to możecie zaryzykować, może zdobędziecie na przykład tam trzecie miejsce. No i nagrody są naprawdę różne, tutaj na przykład macie jakąś hulajnogę elektryczną, tutaj znowu jakieś 2000. No jak widzicie, tego jest na naprawdę dużo, 4 strony aż. Jeżeli byście tutaj wzięli w każdym udział, no to no macie na naprawdę tą dużą szansę na wygraną, także możecie spróbować. Tak samo możecie w konkursie filmowym, no wiadomo, film to się dłużej go robi, ale no, no nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Tutaj liczy się no w sumie bardziej, że tak powiem, no wyobraźnia, tak? Jak przedstawicie, nie wiem, jakieś tam dzisiejsze czasy, coś w tym stylu. No i tak samo możecie tutaj poszukać innych konkursów, na przykład plastycznych. Ich jest też tutaj całkiem dużo, jak widzicie. Jeżeli umiecie, nie wiem, fajnie rysować czy coś tam malować, nie wiem, to możecie wziąć tutaj też udział. Tutaj też są nagrody bardzo duże, jak widzicie. Niektóre konkursy są dla osób pełnoletnich, niektóre są dla niepełnoletnich, więc możecie znaleźć coś dla siebie oczywiście. No to jest ogólnie taki sposób dość nietypowy, ale kto wie, jak może akurat wy wygracie, macie na to duże, no jeżeli się postaracie naprawdę, zrobicie ten film, nie wiem, że tam nagracie coś, czy zrobicie zdjęcie, to chyba każdy umie robić, tak? No ale to nie tylko chodzi o te konkursy, możecie też brać udział w innych konkursach przy okazji. Wpiszcie sobie po prostu aktualne konkursy, możecie też znaleźć tam jakieś inne konkursy, nie takie, co mówię, żebyście musieli coś tworzyć, tylko po prostu coś typu zostaw tam like, komentarz, a zostaniesz wylosowany. Możecie po prostu to sobie wpisać, nie wiem, na Facebooku czy coś w tym stylu. Dużo takich grup. No wejdźcie sobie tutaj na przykład i poszukajcie tam jakiegoś konkursu. Możecie w nim wziąć udział i możecie coś zgarnąć.